Okulusek! 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 Nie masz wrażenia, jakby ktoś na ciebie patrzył? No, mam wrażenie. No weź no, się rozejrzyj, bo ja tu coś czuję, że ktoś na nas patrzy. Widzisz gdzieś? A, tu są! No siemanko, kolanko! Cześć widzowie, tak się wtrąciliśmy na kanał Olusia i Tatusia, bo chcemy wam coś powiedzieć. Co, Okulusku? Że ostatnio Oluś i Tatuś chyba wprowadzili konkurs na jakieś... coś z wakacji. Coś z wakacji. Musimy poznać szczegóły, bo ja coś słyszałem, bo jestem profesorem kiełbasą, który wie wszystko i dowiaduje się wszystkiego, że będą do wygrania Super Zingsy, Super Thingsy ze wszystkich 7 serii. Co ty na to, Okulusie? Tylko co mają wysłać? To wszystko się dowiemy, dlatego przenosimy się do Olusia i Tatusia. To do. Cześć tu! I Tatuś, siemanko. Niezłe kolanko. Dzisiaj konkursowanko, nawet bym powiedział. Dziś nietypowo, bo nam się wtrącili na nasz kanał kto? Okulus i profesor Kiełbasa, tak zwany. Profesorka. Kiełbasa od Pawła Malinowskiego. Znaczy tak go nazwał i nam się bardzo podoba ta nazwa, nie wiem jak wam. Jeżeli wam też, to możecie napisać w komentarzu. I co najważniejsze, Olusiu, co organizujemy? Są wakacje. Więc z wakacji zawsze się ma fajne wspomnienia, więc trzeba by było zrobić jakiś konkursik, żeby tych wspomnień było więcej. Więc naszym pomysłem jest taki, że robicie na wakacjach sobie zdjątko z wakacji, wysyłacie do nas na maila, wszystko zaraz szczegóły opowiemy. Oczywiście, jeżeli nie chcecie, bo jeżeli wyślecie do nas maila ze swoim zdjęciem, to my będziemy je upubliczniać, bo będą widzowie też głosowali, kto ma wygrać, tak? Więc wyrażacie zgodę na to, żebyśmy udostępnili. Jeżeli nie chcecie, żeby było widać twarzy, to ją zasłońcie, załóżcie maskę, na przykład jak będziecie w basenie robić, bo pomysłów na zdjęcie jest wiele. Nie wiem, jak jeździcie na rowerze, jak jesteście w górach, gdzieś na szczycie, jak kąpiecie się w jacuzzi albo opalacie się pod palemką, prawda? A ty masz jakiś pomysł na takie zdjęcie? Ja na przykład, że się... kąpię w basenie, no na przykład. Albo jak zjeżdżam na zjeżdżaniu. Zawsze was interesuje, ile mamy zingsów i thingsów. A zrobiliśmy ostatnio porządek. Się okazało, że mamy sporo powtórek, więc dlatego organizujemy konkurs. Będą 4 nagrody. Zaraz wszystko powiemy. Dlatego musicie oglądać od początku do końca, bo szczegóły będą podawane. Ale najpierw zobaczcie, co... ile tego mamy. Oczywiście nie wszystkie. Oczywiście nie wszystkie są do wygrania. Wow. Oh my god. I to w tym pudełku było cięższe niż metal. Cięższe niż metal. Naprawdę. A Oluś, co jest cięższe? Kilogram piór czy kilogram metalu? Kilogram metalu. Nieprawda. Kilogram to kilogram, czyli ważą tyle samo, tylko piór by było. Taka masa metalu na przykład tylko tyle, wiesz? Tym się różni. Ale to jest takie standardowe, większość dzieci tego nie wie. Ok, z tych właśnie Super Zingsów, Super Thingsów, których jest masa, jak widzicie, są powtórki. I każdy z tych 4 nagród, pamiętasz ile dostanie zwycięzca? 14? Nie, tak, dobrze, 14, bo było 7 serii i z każdej serii po 2 zingsy i thingsy trafią do zwycięzcy. No chyba, że zwycięzca na przykład napisze nam, słuchajcie, ale ja na przykład 3. serię mam całą. No to z jakiejś innej serii dorzucimy 2 zamiast tej 3, tak? Uwaga, teraz. A co jeśli ktoś będzie miał wszystkie serie? No to myślę, że nie będzie brał udziału w konkursie. Po co mu zingsy, jak ma wszystkie? Prawda? Okej. Okay. Teraz tak, do zdjęcia. A nie mam drugiego. Do zdjęcia. Zdjęcie z wakacji, żeby było wiadomo, że to specjalnie dla nas jest robione pod konkurs. Na zdjęciu z wakacji musicie mieć gdzieś karteczkę z hashtagiem Oluś i Tatuś, czyli Oluś i Tatuś, hashtag. Możecie, jeżeli nie chcecie, żeby było widać waszej twarzy, to zrobić tak, albo na przykład tata zasłania Oluś i Tatuś i tararadum. Na przykład płyniecie kraulem i w drugim ręku trzymacie Oluś i Tatuś, albo nie wiem, opalacie się i na twarzy, żeby wam się twarz nie opaliła za bardzo, trzymacie hashtag Oluś i Tatuś. Pamiętajcie, na zdjęciu, żeby wzięło udział w konkursie, musi być karteczka z hashtagiem Oluś i Tatuś. Co dalej? Pierwszy konkurs, znaczy pierwszy, bo to jest jeden konkurs, ale pierwsza nagroda będzie z YouTube'a. Wszystkie zdjęcia, które dostaniemy na maila olusiitatus@gmail.com, tutaj Wam się teraz wyświetla, wysyłamy zdjęcia właśnie z karteczką z wakacji Oluś i Tatuś. I te zdjęcia, wszystkie, które dostaniemy, wszystkie udostępnimy na społeczności w YouTubie. I to zdjęcie, które otrzyma najwięcej łapek w górę, wygrywa 14 Super Zings i Super Things. Co chciałeś powiedzieć, kochanie? Tutaj się mydło wspina. Było tu, a teraz jest tu. O mater daju, bo mydełko, a to mydełko fasia badam. Ale mniejsza z tym. To jest zostaw mnie. To jest pierwszy motyw na wygranie 14 zingsów. Drugi, pamiętasz jaki? Taki, że trzeba... Ale o czym teraz? No o konkursie, bo jest tak. Są 4 możliwości do wygrania. Pierwsza to jest na YouTubie, że wszyscy widzowie z YouTube'a zdecydują, dając łapki w górę pod zdjęciem, które najbardziej im się podoba. To wtedy wygrywa na YouTubie. Druga opcja to jest, że my wybieramy jedno zdjęcie ze wszystkich sami, prawda? I to zdjęcie też, zwycięzca tego zdjęcia, znaczy autor tego zdjęcia otrzymuje od nas 14 Super Zings, Super Things. Kolejną opcją jest, oczywiście pamiętajcie, na zdjęciu musi być co? Hashtag Oluś i Tatuś. Oluś i Tatuś. Oluś i Tatuś. Trzecią opcją jest opcja na Facebooku. Ale tam już nie jest tak łatwo, bo żeby zdjęcie brało udział w konkursie na Facebooku, musicie poprosić rodziców, albo siostrę, albo brata, albo babcię, jeżeli ma konto. Musicie umieścić na swoim koncie zdjęcie właśnie z wakacji z hashtagiem Oluś i Tatuś i nas oznaczyć. Czyli oznaczacie małpa Oluś i Tatuś. Małpa Oluś i Tatuś, wtedy my dostajemy informację, że zostaliśmy oznaczeni na zdjęciu. I te zdjęcia, które zostały opublikowane na Facebooku, będą brały udział w tak zwanym konkursie facebookowym. I z nich te zdjęcia też udostępnimy na naszym Facebooku. I te zdjęcie, które będzie miało najwięcej łapek w górę, wygrywa ile? 14 zingsów. 14 zingsów albo zingsów i fingsów, tak? Bo do 5. serii były zingsy, a potem 2 serie, które już są, nie numeruje się, to było z agentami i Power Machines, 7. seria niby, co daje nam razem 14. Okay. Czyli tutaj, no... Tylko nie przejmuj się mydełkiem, ono jest takie. Ono jest takie. Zostaw mnie! A dobrze, przepraszam. Bo zapomnę. Dobra, bo szkoda tyle czasu, pamiętajcie. Czyli mamy tak, pierwszą opcję na YouTubie udostępniamy zdjęcia i tam łapki. Druga opcja, my wybieramy najpiękniejsze, tak? Trzecia opcja, na Facebooku wszystkie zdjęcia, które zostały opublikowane na Facebooku na Waszych kontach i oznaczone nami, małpa, można na zdjęciu oznaczyć nas, będą brały udział w konkursie na Facebooku. I czwarta opcja, to jest gdzie? Instagramie. Na Instagramie. Taka sama zasada jak na Facebooku. Udostępniacie na swoim koncie, oczywiście jeżeli macie. Jeżeli nie macie, to udostępniacie, poprosicie mamę, albo tatę, albo ciocię, albo siostrę, albo brata, żeby nas oznaczyli z Waszym zdjęciem i z hashtagiem Oluś i Tatuś na tym zdjęciu. I z tych zdjęć z Instagrama, gdzie zostaliśmy oznaczeni, też je opublikujemy na naszym koncie Oluś i Tatuś i tam które zdjęcie otrzyma najwięcej głosów, wygrywa kolejne 14 zingsów. Teraz zobaczymy, Oluś, czy potrafisz liczyć. Ile to jest 4 razy 14? Bo są 4 nagrody po 14 zingsów. Ile tych zingsów wyślemy? Ale... No 4 razy 14. Ile to jest? Bo 4... Czyli 14, 14, 14, 14. Dokładnie. Zobaczymy, czy mu wyjdzie. To żeby było szybciej, to najpierw liczymy 4 razy 10. 40. No, dobra, nie podpowiadam. 28, najpierw połowa. To 28. Połowa 28, świetnie. 42. 28 plus 28 to na pewno nie jest 42. Bo zobacz, 28 to dodasz 20, to już jest 48. A jeszcze 8 musisz dodać. Do 48 dodaj 8. Poczekaj, bo ja chcę to sam. No dobra, no ale wiesz, szkoda czasu. Okej, czekamy. Wstawię 5 minutes later. 5 minutes later. No, Olusiu, Ponciusiu. No 2 dodać już 30. Jakie 30? A, bo dobra, liczysz tak po swojemu. Dobra. Kolejne 2, 32, 10. Nie, razem to jest 56. Co? No 56 zingsów wyślemy. O Matko Boska Częstochowska. Ale mamy ich, jak widzicie, sporo i 56 powtórek na pewno mamy. Okej, to tyle, bo zjedzą nas matele. Oczywiście, zanim wyślecie zdjęcie, jeżeli sami wysyłacie, musicie poprosić o zgodę rodziców, że wyrażają na to zgodę, prawda? Linki do Instagrama i do Facebooka macie w opisie. Tak? Pamiętajcie, że na zdjęciu z wakacji musi być hashtag Oluś i Tatuś. Udostępniajcie, wysyłajcie. Oprócz tego, że udostępnicie na Facebooku albo na Instagramie, wyślijcie też do nas, bo będziecie mieli podwójną szansę albo potrójną, żeby wygrać, albo poczwórną, bo jeszcze my wybieramy, żeby wygrać u nas albo na YouTubie, albo na Facebooku, albo na Instagramie, bo być może ktoś wygra na Instagramie i na przykład na Facebooku, albo na Instagramie i na YouTubie, albo u nas wygra i gdzieś tam, albo każdy wygra kto inny. Okej, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Życzymy Wam wszystkich miłych wakacji i najważniejszy, konkurs trwa do 25 sierpnia. 25 sierpnia nie przyjmujemy już zdjęć, od 25. 26, 7 udostępniamy te zdjęcia, wszyscy głosują i myślę, że wynik, koniec konkursu, w sensie z głosowania będzie, nie wiem, 10 września. I wtedy już będzie wiadomo, gdzie wysyłamy te Super Zingsy i Thingsy. Okej, to tyle. Powiedz coś miłego, Olusiu. My też na pewno zrobimy jakieś zdjęcie na wakacje. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczki. Jeszcze raz, łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczki. Jeszcze raz, łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczki. Okej, osko. Dobra, to tyle. Pamiętajcie, konkurs do 25 sierpnia trwa. Wysyłamy zdjęcia z Oluś i Tatuś, udostępniamy na Facebooku i na Instagramie, bo im więcej szans, tym większą szansą na wygrane. No to na wygrane. To tyle, bo zjedzą nas motyle, to machamy i dzisiaj zrobimy, wyłączymy tak, hashtagiem Oluś i Tatuś. Trzymajcie się. O, to!